młody 24-letni zawodnik. Wygląda na to, że jego kariera sportowa dopiero się rozwija. Gdyby rzeczywiście była kontynuowana w takim tempie, mielibyśmy naprawdę wspaniałego polskiego kolejnego zapaśnika. A ponieważ jest to ostatnia walka w kategorii 84 kg, bardzo proszę medalistów w kategorii 66 kg o przygotowanie się do ceremonii dekoracji. Medalist w kategorii 66 kg, please prepare for the award ceremony. Medalist w kategorii 66 kg, Fatima Davitania from Georgia, Adam Kurak from Russia, Frank Stepler from Germany and Tamas Brevich from Hungary, please prepare for the award ceremony. I jeszcze jedna dla Państwa informacja. Złoty medalista turnieju Władysława Kraśnickiego w kategorii 84 kg. Falan Kugajew z Rosji na dzisiejsze zawody niestety nam nie dojechał, ale za to w tej chwili walka, które Państwo oglądacie, jest to walka pomiędzy srebrnym medalistą roku ubiegłego, czyli właśnie naszym Damianem Janikowskim, a Wiktorem Lorincem z Węgier, który w roku ubiegłym z kolei walczył medal brązowy. Tym razem spotkali się w walce finałowej, a jakie losy będą tego pojedynku, szanowni Państwo, się obejrzycie. Raz zaakcentuj ty. Nie wpadaj, nie wpadaj. Nie wychylaj się. Flo, kontakt. Wózek za jeden punkt na wyprostowanych rękach i tym samym 2-0 po stronie zawodnika węgierskiego. To jeszcze nie powód do niepokoju. 2-0. Zawodnik tej klasy, jak Damian Janikowski, powinien bardzo szybko odrobić. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Półminutowa konsultacja z trenerem, chwila odpoczynku, za chwileczkę wznowimy drugą rundę. Obaj zawodnicy cofnięci do narożników, potrzebne było bardziej staranne wytarcie z portu i za chwileczkę.
nawet do tej ręki wykluczał. Medalist category 66 kilograms who is prepared for the award ceremony. Medalist category 66 kilograms. Zaczyno Dawitaja from Georgia. Adam Kura from Russia. Franz Stepler from Germany. And Stala Stolic from Hungary. This is prepared for the award ceremony. Żeby się wyjął, bo jest on